Wydawnictwo Stara Szkoła po raz kolejny udowadnia, że ma ogromny talent do wyciągania prawdziwych perełek. I zupełnie przez przypadek trafiła w moje ręce książka pod tytułem Zazdrość albo Płoń Oslo Płoń, czyli studium obsesji, i zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. A chociaż ta uderza w zupełnie inne tony, to mają jeden wspólny punkt emocje. Cześć, z tej strony Ola i zapraszam na recenzję książki Petry Dworakowej pod tytułem Wrony. I od razu chciałam podziękować wydawnictwu Stara Szkoła, że mogłam przeczytać tę książkę i muszę od razu powiedzieć, że zdecydowanie nie jest to umilacz wieczorów. Jest to bardzo trudna lektura, ale niesamowicie wciągająca i bardzo, bardzo ważna i wcale się nie dziwię, że Petra Dworakowa jest taką poczytną pisarką w Czechach. Zresztą już sama okładka pokazuje, że mamy do czynienia z dość depresyjną lekturą. Jest szara, ale całe wydanie jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Zresztą wystarczy zobaczyć na te piękne obrazki, które rozpoczynają tę krótką książeczkę. Krótką, ale pełną emocji. Mamy zaledwie 170 stron, ale te 170 stron jest w pełni wykorzystane. I zanim przejdę do opisu fabuły i zagłębię się w temat, no to chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje, głównie seriali czy filmów, ale od czasu do czasu właśnie również książek. Książka Wrony Petry Dworakowej. Koncentruje się na losach Basi, małej dziewczynki, która próbuje jakoś odnaleźć się w tym wielkim świecie. Basia ma jeszcze siostrę, Kasieńkę, starszą siostrę, która zdecydowanie jest faworyzowana w domu. Zresztą już samo to, jak są opisywane, mamy Basię, Baśkę i Kasieńkę, dużo mówi o podejściu rodziców do tych dwóch dziewczynek. I Basia ma wielki talent do malowania, który powoli odkrywa. Ale niestety nie jest jej to dane robić w sposób taki, jak powinna, ponieważ jej skrzydła są ciągle podcinane. I Wrony Petry Dworakowej to historia, która jest widziana oczami dziecka, historia o przemocy w rodzinie. Więc widzimy, że tematyka jest naprawdę bardzo trudna, ale jednocześnie jest to niesamowicie ważna książka. Na mnie największe wrażenie zrobiło to, w jaki sposób Petra Dworakowa operuje słowem, ponieważ tak naprawdę mamy tutaj trzy style. Jeden styl dotyczy Basi i to są rozdziały widziane jej oczami. I mamy krótkie zdania, zdania pełne wahania, ponieważ ona nie wie, co tak naprawdę jest dobre, co tak naprawdę jest złe, ponieważ mama cały czas na nią krzyczy. I to krzyczy o byle co. O to, że źle odstawi kubek, o to, że nakruszy, o to, że nie tak dokładnie jak Kasieńka złoży ubrania. I te że widzimy, że dziewczęta są cały czas porównywane. Nawet jeżeli Basi coś wyjdzie, to i tak jest porównywana do kasieńki, która przecież też starannie maluje i nawet chyba bardziej starannie niż Basia. Także matka cały czas robi odniesienia i Basia tak naprawdę nie wie, kim jest. A jest w młodym wieku, więc to naprawdę trudna sytuacja. Drugi styl dotyczy matki, bo dostajemy rozdziały widziane również jej oczami. I one są przepełnione goryczą, również wahaniem, ale wahaniem już nieco innym. Wiadomo, dojrzałem, bo jest matką, ale. Ona sama nie rozumie, czemu nie potrafi oddarzyć Basi miłością. Dodatkowo matka dziewczynek nie ma wsparcia ze strony swojego męża, który nie za bardzo udziela się w życiu rodzinnym, w wychowaniu dziewczynek, więc matka czuje się przytłoczona tym wszystkim, co się dzieje, i nie wie, jak ma je wychowywać, ale w jej zachowaniu widoczna jest również hipokryzja, ponieważ nie potrafi pochwalić Basi za rysunki, nawet jak wygra jakąś nagrodę, a kiedy wygra tę nagrodę, to chwali się i puszy się przed sąsiadkami, przed rodziną, jakie to ma zdolne dzieci, jak to je dobrze wychowuje. Więc mamy tutaj tę fasadę, te pozory, i te pozory powinny w końcu pęknąć, ale tak do końca nigdy to się nie dzieje. I wspomniałam, że mamy trzy style, ponieważ te wszystkie rozdziały są poprzecinane krótkimi, bardzo małymi ustępami dotyczącymi wrony. Tytułowej wrony, ponieważ Basia widzi z okna gniazdo wrony, która sobie je układa. Kłada. I to, co dzieje się w tym gnieździe, bardzo dobrze współgra z tym, co dzieje się w życiu Basi. Więc mamy te odniesienia i to, że jej skrzydła są notorycznie podcinane przez matkę, przez ojca. Przez to, że ma być taka i owaka, ma być normalna, ma w nie wychodzić przed szereg i w ogóle ma się zająć czymś poważnym, skupić się na tym, co się dzieje w domu, a nie malować, rysować, bo to bzdury i nic w życiu nie osiągnie. Także z tym wszystkim musi się zmierzyć mała dziewczynka, która dopiero. Wkracza w ten świat, nawet nie jest jeszcze w jego przedsionku, a już jest bombardowana negatywnymi komentarzami, krytyką i brakiem miłości, a dodatkowo jest bita przez rodziców, więc to jeszcze bardziej działa na jej psychikę i ją powoli wyniszcza. Także Petra Dworakowa fantastycznie operuje słowem w książce Wrony, i naprawdę uważam, że to jest lektura obowiązkowa. Jest świetnie napisana, jest pełna emocji, i chociaż tych wydarzeń jest tutaj dużo, to. Cały czas jest dynamicznie, chcemy więcej. Chcemy cały czas czytać tę książkę, chociaż trzeba sobie od niej robić przerwy, bo ja czułam się przez co na emocjami. Zresztą, tak jak w przypadku książki, o której wspomniałam we wstępie, czyli Zazdrość albo Płoń, Oslo, Płoń, link do tej recenzji również zostawiam w opisie, ponieważ recenzowałam tę książkę jakiś czas temu. Warto również zwrócić uwagę, że poza tym, że widzimy świat oczami dziecka, widzimy świat oczami dziecka, które jest niekochane, które musi mierzyć się z przemocą, ciągle jest bite i ja nie rozumie, czemu jest bite, czemu to się dzieje i próbuje jakoś odnaleźć się w tym świecie, dodatkowo Petra Dworakowa zwraca uwagę na ważny temat edukacji seksualnej, który jest tematem tabu w rodzinie Basi i ona sama musi odkrywać, co jest dobre, a co złe, i nawet nie może porozmawiać, rozmawiać z matką o miesiączce bo wstydzi się ojca. Więc Petra Dworakowa zwraca uwagę również na ten temat i pokazuje jak ważne jest rozmawiać z dziećmi o tym Czego mają się wystrzegać, i żeby rozumiały sygnały, które są niepokojące, i żeby nie bały się rozmawiać, bo Basia przede wszystkim boi się powiedzieć o tym wszystkim rodzicom. I to jest najgorsze w tej historii. Nawet nie ta hipokryzja matki, wiadomo, brak miłości jest tutaj tragiczne, ale to, że ona nawet nie może z nikim o tym porozmawiać. Także ja zdecydowanie polecam książkę Petry Dworakowej pod tytułem Wrony. Książkę bardzo trudną, książkę cienką, ale nie dajcie się zwieść, ona naprawdę pełna emocji, pełna trudnych tematów i jest nowatorska pod tym względem, że widzimy to wszystko oczami dziecka, a dodatkowo jest to zestawione z narracją ze strony matki. Także mamy dwie strony i jeszcze tę wartość poetycką, jeżeli chodzi o ustępy dotyczące wron, tytułowych wron. Także ta książka jest naprawdę genialna, Genialna, warto ją przeczytać. I jedyne, co mogę powiedzieć, to po prostu czytajcie tę książkę, ponieważ powinno być wydawanych takich zdecydowanie więcej. I to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli już czytałaś albo czytałeś tę książkę, no to zapraszam do sekcji komentarzy, podziel się swoją opinią na jej temat, a ja standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!